Witamy kolegów hodowców. Jesteśmy z wizytą u kolegi Tadeusza Gali, który ma drugiego gołębia w Polsce. Poprosimy o kilka słów na temat tego gołębia. Dzień dobry wszystkim hodowcom. Nazywam się Tadeusz Gala. Lotuję w oddziale 0275 w Radomsko. Chciałem przedstawić drugiego lotnika w konkursie redakcji. Jest to samczyk, nakrapiany, czterolatek. Jak wiadomo, jest to dobry gołąbiec, tak w lotach, jak i z urodą. Wylatał drugi wynik. W tamtym roku był reprezentantem okręgu Piotków na wystawę w Kielcach, która się nie odbyła. To tak jak widać, jest gołąb i dobry w lotach, i ładny w budowie. Chciałem go przedstawić kolegom. Żywotko pokażemy tego gołębia. Czy może kilka słów, po czym jest ten gołąb, z jakich linii się wywodzi? Ten gołąb wywodzi się z linii z gołębi. Zaraz tu pokażę jego rodziców, bo to akurat mam. Jest to nakrapiany samczyk z taką fajną łateczką na główce. Jest to oryginalny gołąb od kolegi Kasprowicza Jana z Wrocławia. Z tego co wiem, to wywodzi się z gołębi holenderskich. Ja go nabyłem w 2010 roku. Daje bardzo dobre gołębie. Jest samczyk, fajny też. Lotko też ma fajne. Matka tego gołębia jest siwa samiczka. Też się wywodzi z gołębi Kasprowicza Janka. Jest to bardzo fajna samica, bardzo dobra gołąb. Jest 2000 prawdopodobnie. W 2014 roku była druga w rejonie lotniczka. Później dwa lata temu była znów w oddziale Radomsko, była druga. Także to jest gołąb, który leci bardzo dobrze. Teraz w tym roku jako siedmioletnia miała jeszcze chyba 12 konkursów. Też się wywodzi z gołębi Kasprowicza i z gołębi DV-a. Tak, ja miałem gołębia DV-a, był to bardzo dobry gołąb. Dużo gołębi po nim mam. No i to myślę, że to tak następnie wszystko o tych gołębiach. No. Tak jeszcze mogę powiedzieć.